Przemysław Gawin, Krystian Błank, a to kolejny odcinek na gorąco, tym razem po teście generalnym. Bytowia dzisiaj remisuje z Gryfem Wejherowo 0-0 i można powiedzieć, że niedosyt na pewno jest. Test na remis, można powiedzieć. No cóż, tutaj był to taki mecz po prostu na remis. Pierwsza połowa bardziej dla Bytowi. Druga połowa nieco bardziej powiedział dla Gryfa, oni jednak w drugiej połowie grali zdecydowanie lepiej. Sobie stwarzali więcej sytuacji. No w pierwszej połowie też tych sytuacji byli bardzo, bardzo niewiele. Natomiast po przerwie wyglądało to zdecydowanie lepiej i często zagrażali je bramce Bytowi. Ale chyba w ogóle trudno mówić dzisiaj o klarownych sytuacjach. No tak, raczej rzadko się zdarzało. Bytowia też nie miała zbyt wielu sytuacji, nawet w pierwszej połowie tej zdecydowanie lepszej w wykonaniu Bytowi. To mimo wszystko nawet tam nie było zbyt wielu sytuacji. Na plus na pewno dzisiaj Fran González, to był zawodnik, który przez te pierwsze 60 minut, bo w tym czasie grał Hiszpan, na pewno na plus, kilka fajnych piłek, raz nawet taki tak zwany no-look pass, miło oglądało się Hiszpana, ale też przede wszystkim to było wszystko efektywne. Było zarówno efektowne, jak i efektywne w tym spotkaniu, także no, na pewno może to być zawodnik, który wniesie dużo jakości do gry Bytowi. I w tym środku pola może rozdawać karty, że tak powiem, już w czasie sezonu. Ale zobaczymy jak to będzie z czasem wyglądało. Bo na razie te trzy sparingi, spośród tych trzech sparingów, w których on wystąpił, to ten był zdecydowanie najlepszy. Być może to jest tak, że on z każdym kolejnym sparingiem się rozkręca i zobaczymy, jak to już będzie wyglądało w czasie sezonu. Nieźle układała się jego współpraca z Robertem Mandryszem, ale ja bym to też chciał wyróżnić podczas tego całego okresu przygotowawczego Lukasa Bielaka, bo moim zdaniem to jest jeden z wygranych tego okresu i bardzo prawdopodobne, że już za tydzień to właśnie Lukas Bielak wystąpi od pierwszej minuty. No tak, szczególnie, że tam w linii obrony tam jest... Tam są kontuzje, tam Marek Opałasz, pamiętamy w zeszłym tygodniu podczas sparingu w Żukowie uraz. No ale trener Kaparski mówił nam przed chwilą, że Marek Opałasz i Janusz Rudykowski no, mogą mieć dłuższe absencje i to może martwić. No niestety. Szczególnie, że no, tak długo, szczególnie Opałasz trenował, był z drużyną, dopiero przed tygodniem ten sparing, także no... Szkoda, bo jest to dosyć duża strata. Natomiast co do Lukasa, grał bardzo dużo w sparingach. Grał solidnie na pewno. I myślę, że no, to on jednak wyjdzie w podstawowym składzie od no, w kolejnym meczu, czyli w pierwszym meczu w tym roku ligowym. Myślę, że to jednak na niego postawi trener Kafarski, bo tak jak mówisz, on jest takim no właśnie wygranym tego okresu przygotowawczego. A masz kogoś jeszcze, kto byłby takim właśnie innym wygranym oprócz Lukasa Bielaka w tym zimowym okresie przygotowawczym? No trudno by mi to było wskazać. Chciałem powiedzieć troszeczkę o Łukaszu Wróblu, który dzisiaj zagrał na lewej obronie. Jak Ci podobał Łukasz na lewej obronie? Bo pamiętamy, że Marek Opałacz poważniejsza kontuzja, Krzysztof Bąk co prawda uraz troszeczkę drobniejszy, ale no, można się spodziewać, że Łukasz będzie musiał grać z konieczności na lewej obronie. To będzie więc taki, można powiedzieć, wybór numer 3 na tej pozycji, bo przecież Łukasz, pamiętamy, zazwyczaj go na prawej obronie za trenera Tomasza Kawarskiego, no a wcześniej na środku. Znaczy, ja myślę, że Wróbel sobie poradzi jednak na tej stronie lewej, bo on to jest doświadczony obrońca, można powiedzieć, z niejednego pieca jadł chleb, że takim posłużę się stwierdzeniem, to myślę, że no dzisiaj też nie prezentował się źle, grał całkiem solidnie, także no Wróbel to jest jednak poziom, z którego taki solidny, z którego on nie schodzi, a to, że gra akurat w tym wypadku na lewej stronie, no to myślę, że jednak tam sobie też poradzi. Pytałeś się o innego wygranego, ja nie potrafiłem wskazać, a sam masz? Po części Frana Gonzaleza, myślę, jeżeli patrzeć, że on też przychodził jako no, transfer, myślę, że to też był brany pod uwagę, że może jednak grać w pierwszym składzie, ale mimo wszystko zaprezentował się w tych trzech sparingach, z każdym kolejnym meczem lepiej i myślę, że on jest takim minimalnym, przynajmniej tej drugiej części okresu przygotowawczego jest właśnie takim wygranym. Ale po pierwszej części okresu przygotowawczego myślałem, że takim dużym wygranym będzie Alain Ploy, natomiast z czasem ta jego forma w ostatnich kilku meczach jakby się tak trochę zatrzymał w tym wszystkim i teraz to wygląda nieco gorzej, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało już w czasie
czasie sezonu. Ale chyba i Alena możemy się spodziewać za tydzień, bo nie ma takiego konkurenta w tej chwili wobec absencji Surdykowskiego i Efira. Jest jeszcze Jakub Bog, Mateusz Klichowicz. Tutaj będzie miał trener Kawarski trudność w wyborze, bo jednak obaj zawodnicy są, mam wrażenie, na podobnym poziomie, podobnie grają. No i pytanie, na kogo postawię trener Kawarski dzisiaj? Obaj zawodnicy zagrali po 45 minut. Czy Klichowicz, czy Bąk, tak? Trudne pytanie. Ja myślę, że jednak będzie to Klichowicz, bo trener Kafarski do Jakuba Bąka przyzwyczaił, że to jest taki super rezerwowy, powiedzmy. Także tutaj to by mogło wskazywać na to, że raczej to Klichowicz wystąpi jako ten pierwszy, można powiedzieć. Natomiast jak to będzie, to nie do końca wiem. Trudno też wskazać, bo wyroki trenera Kafarskiego są różne i trudno mi też oceniać na ten moment. Natomiast zarówno jeden, jak i drugi są podobnymi typami piłkarzy. Też dysponują dosyć dużą szybkością, niezłym strzałem, także myślę, że tutaj to są podobne typy zawodników. I szczególnie jeżeli Klichowicz będzie w formie, jeżeli będzie strzelał, jeżeli się strzeli, no to jest na pewno duży plus i duże wzmocnienie dla ekipy. Ten okres przygotowawczy można byłoby podzielić na takie dwie części. Pierwsza, gdzie te wyniki i też granie były zbyt najlepsze. No i ten drugi, co prawda dzisiaj remis do 0-0, troszeczkę ten nasz optymizm zachwiał. No ale mimo to z każdym kolejnym meczem wydawało się, że ta forma raczej szła w górę. No tak, tylko ja bym chciał zobaczyć grę Bytowi na tle rywala nieco lepszego niż zespół na przykład trzecioligowy czy drugoligowy, bo zwycięzca, no to z, na przykład jak było ostatnio z KS Chwaszczyno, który zajmuje 16 miejsce w trzeciej lidze, no to oczywiście, no cieszę, że było zwycięstwo, no ale nie przesadzajmy, że tym się można jakoś nie wiadomo jak chlubić. Na pewno też ta gra rosła z każdym kolejnym spotkaniem. No i to też wiadomo, no bo to też okres przygotowawczy, boiska zmrożone początkowo, gdzieś trzeba było odświeżać na szybko, jak pamiętam ten pierwszy mecz z GKS-em Przodkowo, gdzie miał być najpierw Stężyca, a potem graliśmy go tutaj, także no warunki nie rozpieszczały, nie było też obozu żadnego, ale to może wyjdzie na plus, bo pamiętam jak ostatnio było tyle tych różnych obozów zimowych, a gra nie była wiele lepsza niż zespołów, które na przykład nie wyjeżdżały na te obozy zagraniczne, ale zobaczymy jak to będzie w tym roku. To mnie smuci troszeczkę to, że napastnicy tak mało strzelają, że tutaj pod tym względem na pewno bym szukał takiego rozwiązania? Takiej łyżki dziegciu w tej beczce miodu, dzisiaj takimi rzucam powiedzeniami, ale napastnicy to jest na pewno coś, czego nam brakuje. Ja myślę, że warto byłoby zakontraktować. No teraz już pewnie to się nie stanie, no ale w tym okresie przygotowawczym znaczy, można było. Można teoretycznie, no jeszcze mamy do końca lutego, ustawiało już mi niewiele, ale można byłoby, zwłaszcza, że wiemy, że raczej dłuższa przerwa czeka Janusza Surdykowskiego, no a Michał Efier no, nie rozpoczął, bo chyba nawet jeszcze treningu, więc no też poczekamy. Ale myślisz, że jakiś zawodnik byłby zakontraktowany w ostatnie dwa dni okienka transferowego, trzy właściwie? No zdarzały się takie ale historie. Bez takiego przetestowania, kiedy było tyle czasu, wątpię akurat w to, żeby ktokolwiek jeszcze dołączył. No nie wiem, no może. Ale przyznam, że sytuacja, że w tej chwili jest Ploj, Klichowicz, Jakub Bąk i ewentualnie Bartosz Lachowicz, no ale jakoś trudno mi uwierzyć, żeby trener Kawarski postawił na Bartosza Lachowicza. No to nie jest jakieś spore pole manewru w tej chwili. No natomiast co do Lachowicza, to jeszcze może tak teraz powiem, to warto byłoby mu dać szansę, bo ja bym chciał go zobaczyć w meczu takim o stawkę, w którym cokolwiek mógłby się pokazać. No, nie chodzi mi o sparingi, bo tutaj to też jest inny typ spotkań, inny typ meczów, a kontrakt podpisany z Bytowią ma. Juniorem jeszcze jest, także to jest na pewno jego plus. Także tak, młodzieżowcem, to także myślę, że tutaj można było raz spróbować, szczególnie przy problemach z napastnikami. Tylko pytanie, czy to mamy czas na próbowanie wiosną? No tak, ale też jeżeli napastnicy nie będą strzelać, to wszystko zależy od tego, jak będą się prezentowali Ploj, Klichowicz i Bąk. Bo to głównie od ich formy zależy też pozycja w tabeli Bytowi.
Kiedy Surdykowski, no przecież jaki problem mieliśmy jesienią, kiedy Surdykowski nie strzelał. Ale to widzisz, no te problemy się nie zmieniają. To cały czas mówimy o napastnikach, to już było jesienią. Powtarza się w okresie przygotowawczym, no aby to się zmieniło wiosną, chociaż no, jakichś specjalnych przesłanek ku temu nie ma. No tak, tak właśnie wczoraj sprawdzałem tę naszą ankietę na stronie, gdzie tam grubo ponad 70% było, że trzeba sprowadzić napastnika. Tak naprawdę żaden nie był testowany, także myślisz, że potrzebny byłby napastnik? Bo ja myślę, że jak najbardziej, bo jednak forma napastników na ten moment no, wielkim optymizmem nie napawa. No, forma formą, ale skoro dwóch zawodników gra, a mamy trzech napastników, no to nie jest spore pole manewru. Tutaj raczej problem jest, nie ma w czym wybierać, o tak. No jednak pamiętamy, że były momenty, kiedy tych zawodników było więcej do gry, miał więcej możliwości ten Tomasz Kafarski. No, ale też wtedy na przykład, jak w poprzednim sezonie, to Surdykowski był w formie, no mimo, że też tam nieco go trapiły urazy w rundzie jesiennej poprzedniego sezonu. To szkoda mi Surdyka, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy zdarza mu się uraz i kto wie, czy właśnie to nie jest ten problem Surdykowskiego. No tak, i szkoda Janusza, bo to jest zawodnik taki typowy snajper, który tę piłkę gdzieś tam nogę dołoży i piłka wpada. No i też jego wysokość, jego przepychanie się, kiedy on jest w formie, to jest naprawdę zawodnik wartościowy, natomiast no, w rundzie jesiennej tego sezonu no, było widać, że no, nie jest w takim rytmie, nie jest w formie po prostu, a teraz też mu trudno będzie dojść do formy, kiedy stracił część okresu przygotowawczego. No to jeszcze słówko o tym, co czeka nas za tydzień. Murawa nie jest w najgorszym stanie, jak się wydaje. Spodziewaliśmy się, że może być troszeczkę gorzej. Dało się nawet dzisiaj zagrać, więc to też na plus. Wisła Puławy to jest taki rywal, który wzmocnił się zimą. Kilka ciekawych nazwisk. Pamiętamy, co się stało ostatnio w Puławach, gdzie Bytowia wydawało się, że no, kontroluje spotkanie, a nagle kilkanaście minut te losy spotkania odwracają się kompletnie i Bytowia przegrywa. Pytają się, czy Tomasza Kawarskiego, czy jest rząd za rewanżu. Na pewno taka musi być i jest. No i zobaczymy, jak Bytowia zagra już w sobotę. Też mnie to ciekawi. Ciekawi mnie, jak Bytowia zagra po właśnie tym okresie przygotowawczym, przepracowanym w całości w Polsce. Przepracowanym, myślę, solidnie, natomiast wyniki są co najwyżej średnie. I rząd za rewanżu no, musi być, no bo to w sporcie o to chodzi chyba, żeby jednak po porażkach, po jakichś niepowodzeniach właśnie chcieć chociaż mieć w sobie tego ducha jakiegoś walki i rewanżu. Natomiast na jaki będzie wynik, ja nie powiem na ten moment, bo ja myślę, że trudno w tej chwili ocenić siłę naszego zespołu. To naprawdę, to naprawdę trudno. Najlepiej zweryfikuje to liga i zweryfikują to rozgrywki. No. Bytowia mogłaby, nie wiem, wygrywać z ekstraklasowcami, a w lidze grać fatalnie i też byśmy teraz pijali z zachwytu, że Bytowia tak fantastycznie się sprawuje w okresie przygotowawczym, a w lidze znowu byśmy narzekali, że gra słabo, także no nie wiem, no, na ten moment trudno wyrokować, jak to będzie w lidze. Wyniki w sparingach są średnie, a jak będzie w lidze, mam nadzieję, że lepiej niż w sparingach. Zawsze mówią, że sparingi sparingamy, ligą, bądźmy optymistyczni. Trzeba wierzyć w nasz zespół, to tak na koniec. Dzisiaj Bytowia remisuje 0-0 z Gryfem Wejherowo. Troszeczkę popsuło to ten nasz optymizm, ale oby było lepiej już za tydzień.